Dzień dobry, kochani. Przecinek to bardzo niesforne stworzenie, ponieważ wyjątkowo często ucieka Wam w Waszych pracach pisemnych. I właśnie przecinkowi, temu znakowi przestankowemu, poświęcimy dzisiaj chwilę uwagi. O przecinku, o tym jak bardzo jest ważny, możecie dowiedzieć się chociażby z internetowych memów. Krążą one w sieci i można przeczytać, że czasami użycie przecinka w konkretnym miejscu zmienia całkowicie znaczenie komunikatu. Ja pozwolę sobie przytoczyć pewną anegdotę historyczną o żonie Stefana Żeromskiego, Oktawii Rodkiewiczowej, która rzekomo miała przekupić jednego z urzędników carskich, aby postawił przecinek w rozkazie, pisząc rozkaz oczywiście w zupełnie innym miejscu. Dzięki temu udało się uratować pewnego polskiego skazańca. A jak miałby brzmieć ten rozkaz? Posłuchajcie teraz uważnie. Jeżeli wypowiem zdanie, rozstrzelać nie wolno, wypuścić, to od tego, gdzie postawię przecinek, zależy los polskiego skazańca. Jeżeli postawię go po słowie rozstrzelać, nie wolno wypuścić, wówczas jego los jest przesądzony, grozi mu śmierć. Jeśli jednak postawię ten przecinek po słowach nie wolno, czyli rozstrzelać nie wolno, przecinek wypuścić, skazaniec wychodzi wolno. A zatem, kochani, nie mówcie, że przecinki nie mają znaczenia. Mają ogromne, czasami mogą nawet, jak widzicie, kosztować ludzkie życie. Ale wracając do meritum, do istoty sprawy. Przecinek jest niezwykle ważnym znakiem przestankowym i kiedy go stawiamy? Zacznijmy od tego, że największym Waszym problemem wydaje się stawianie przecinka w zdaniach złożonych, tych współrzędnych i tych złożonych podrzędnie. Oto takie zdanie. Żmija ma głowę wyraźnie odcinającą się od szyi, a wzdłuż jej grzbietu ciągnie się zygzakowata, ciemna pręga. Gdzie postawilibyście przecinek? No właśnie. Żmija ma głowę wyraźnie odcinającą się od szyi, przecinek, a wzdłuż jej grzbietu ciągnie się zygzakowata, ciemna pręga. Może zacznę od tego, że w przypadku zdań złożonych współrzędnie oddzielamy przecinkiem te zdania od siebie, jeśli nie są połączone z żadnymi spójnikami. Jeżeli zatem powiem, że chrabąszcze to groźne szkodniki, więc należy je tępić, więc postawimy przecinek. Padał deszcz, ale humor nam dopisywał, ale postawimy przecinek. No i moje słynne zdanie z początku. Żmija ma głowę wyraźnie odciętą od szyi, a wzdłuż jej grzbietu ciągnie się zygzakowata pręga, no to stawiamy przecinek. Podsumowując zatem, jeśli chodzi o zdania współrzędne, pamiętajcie, że stawiamy przecinek w sytuacji, kiedy te zdania nie są połączone spójnikami. Stawiamy także w sytuacji, kiedy pojawiają się te spójniki, ale z wyjątkiem spójników takich jak i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, ni, chyba że są powtórzone. W przypadku zdań złożonych podrzędnie, zdania nadrzędne oddziela się od podrzędnych przecinkami. Tutaj szczególnie kłaniają się zdania typu warto posłuchać o wynikach, jakie osiągnęli. To jest film, który bardzo mi się podobał. Codziennie podlewam kwiaty, aby lepiej rosły. Czy na przykład, gdy roślinki kiełkowały w doniczkach i trochę podrosły, to zostały przesadzone. Gdzie w tych miejscach postawimy przecinek, moi drodzy? Otóż pamiętajcie, zdania nadrzędne oddziela się zawsze przecinkiem od zdań podrzędnych. A zatem, jeżeli wypowiem zdanie, warto posłuchać o wynikach, jakie osiągnęli, to przed jakie pojawi się przecinek. Jeżeli powiem, wiem, że chcesz mi o czymś powiedzieć, przed że zawsze pojawi się przecinek. Jeżeli powiem, to jest film, który bardzo mi się podobał, przed który zawsze pojawi się przecinek. Jeżeli powiem, że trzeba te kwiatki podlewać, aby lepiej rosły, przed aby pojawi się przecinek. No a moje słynne zdanie, gdy roślinki, powiedzmy już w doniczkach, wyrosły, prawda, zostały przesadzone, no to przed zostały przesadzone, proszę Państwa. Pamiętajcie o tym, to jest niezwykle istotne. Natomiast wyjątek następuje w sytuacji, kiedy następują po sobie dwa spójniki lub spójniki zaimek. Posłuchajcie takich zdań. Nic dziwnego, że skoro nie wyszła z domu, rodzice martwią się o jej samopoczucie, że skoro, prawda? Pomiędzy jednym a drugim nie postawimy żadnego przecinka. Słyszałam, że gdzie kraj ma dobre ziemie, tam poprawiają się uprawy. Banalne zdanie, ale chodzi mi o te
dwa słówka, że, gdzie. Pomiędzy nimi nie stawiamy przecinka. Nie płacz, moja droga, bo gdy płaczą ładne dziewczyny, cały świat się smuci. Trochę zmyślam, ale chodzi mi o słynne słówka bo, gdy. Dlaczego słynne? Często zdarzają się w Waszych wypracowaniach. Pomiędzy bo i gdy nie stawiamy przecinka. I teraz, moi drodzy, istotna informacja dotycząca imiesłowowych równoważników zdania, zwłaszcza w zdaniach złożonych. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z tak zwanym imiesłowem przysłówkowym, który jest zarówno współczesny, jak i uprzedni. I wiemy, że mamy końcówkę ons bądź uszy. No i teraz te wyjątki. Jeśli powiem wychodząc, zabrałam torebkę, no to wówczas pomiędzy wychodząc a zabrałam nie postawię przecinka. Jeśli powiem w ten sposób, przyszedłszy, rozejrzał się po sali, tutaj też nie będzie przecinka, bo ten tutaj imiesłów przysłówkowy nie ma dodatkowych określeń. Ale jeżeli ja powiem takie zdanie, że krokodyl odpoczywa wylegując się na piasku, to już zauważcie, że wylegując się ma kontynuację w postaci na piasku i wtedy trzeba postawić przecinek. Krokodyl odpoczywa, przecinek, wylegując się na piasku. Albo takie zdanie, wydobywszy skądś moje stare pamiętniki, mama mi je oddała. I wówczas po słowie wydobywszy skądś moje stare pamiętniki, po słowach przecinek, mama mi je oddała. Moi drodzy, to tyle na temat przecinka, przynajmniej w dzisiejszym odcinku. Wiem, że temat jest bardzo rozległy, rozbudowany. Wynika to z tego, że przecinek jest właśnie, tak jak powiedziałam na początku, takim niesfornym stworzeniem. Ale jak na dzisiaj chciałabym, żebyście te podstawowe informacje zapamiętali. Jest to niezwykle istotne, bo tak jak mówię, nauczyciele sprawdzający Wasze prace widzą wyraźnie, że ten przecinek jakoś zanika. A to jest niedobre i niebezpieczne. To mogłoby chociażby wynikać z początku tego, co powiedziałam w tej lekcji, prawda? Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.